Mamy jesień, stąd te listki w tle, ale ja będę mówić o problemach informatycznych tak naprawdę i odległości między nimi. Ja jestem w trochę trudniejszej sytuacji niż mój poprzednik Paweł, bo Paweł to miał takie funkcje, rzeczy konkretne, a ja będę mieć problemy i te problemy są dużo mniej konkretne niż funkcje. No i teraz może jakby sobie spróbujmy przybliżyć to, czym są problemy informatyczne. Więc przede wszystkim jest tak, że nie każdy problem można uznać za na tyle dobrze określony, żeby dał się zmieścić w formułę problemu informatycznego. Więc musimy mówić o dobrze określonych problemach, czyli takich problemach, gdzie mamy kilka wstępnych warunków ściśle określonych. Po pierwsze, musi się matematycznie dać zdefiniować, czym są dane wyjściowe. Czym jest to coś, co chcemy przetworzyć. Po drugie, musimy wiedzieć, jak matematycznie opisać wynik tego przetworzenia. Co będzie rezultatem pracy nad tym problemem. Zwykle ten wynik to jest tak naprawdę odpowiedź tak lub nie. I ta odpowiedź tak lub nie musi mieć jakieś znaczenie ze względu na te dane, o których mówimy na początku. Prawda? Tymi danymi wejściowymi, na przykład bardzo dobrze określonymi, mogą być liczby naturalne. Liczba naturalna może być dobrą daną wyjściową dla problemu informatycznego. No i ten wynik, który chcemy tutaj opisać, odpowiedź tak i nie, może być na przykład odpowiedzią na pytanie, czy liczba jest parzysta. Prawda? To jest dobrze określony informatyczny problem. Dostajemy na wejściu liczbę i potrafimy opisać precyzyjnie, czym jest wynik. O takich problemach ja będę mówił tutaj. Może kilka przykładów problemów, które mogą lub nie mogą być w ten sposób określone. Na przykład takie stwierdzenie, czy pianista w konkursie, który chyba wczoraj się skończył, jeszcze dzisiaj będzie koncert laureatów, czy pianista w konkursie zagrał dobrze. To jest taki problem, który właśnie trudno się wpasowuje w takie ramy. Przede wszystkim jak matematycznie opisać tego pianistę, prawda? Jak go określić jako matematyczny obiekt, prawda? To już w tym miejscu jest problem na tyle trudny, że w zasadzie chyba nie chcemy go rozwiązywać wręcz. Może takie troszeczkę inne pytanie. Ja jestem dzisiaj w takim niebieskim, fajnym sweterku, prawda? Pytanie, czy sweter jest niebieski? Czy to jest dobry problem informatyczny? No to jest problem, który znowu, no tutaj są pewne trudności z określeniem, czy ten problem jest dobrym problemem i informatycznym, bo co to znaczy niebieski? Tak? Znaczy, no to jest jakieś może oczywiste w przypadku tego swetra, ale no nie wiem, a czy w przypadku tego pudełeczka, czy to jest oczywiste, że ono jest niebieskie? No bo ja nie jestem pewien. Prawda? Więc mamy tutaj taką trudność, która może się pojawić, prawda? Zanim dojdziemy do tego, czy coś jest problemem informatycznym, mamy taką trudność, żeby precyzyjnie powiedzieć, prawda, co to znaczy, to coś, o co nam chodzi, prawda? Precyzyjnie powiedzieć, co to znaczy, że coś jest niebieskie, prawda? Można oczywiście powiedzieć, ok, niebieski kolor to jest wtedy taki kolor, kiedy go tam zrobimy zdjęcie, prawda? No, wrzucimy do jakiegoś programu graficznego, popatrzymy, jaki jest tam balans barw podstawowych, no to się okaże, że tam, nie wiem, niebieskiego koloru jest więcej niż sumy pozostałych kolorów, prawda, i powiedzieć, że to jest niebieski kolor. To jest jakaś definicja, jakieś określenie, ale na pewno znajdzie się cała masa ekspertów, którzy stwierdzą, że no, ten kolor to jest jednak niebieski, a pod tą definicję nie pasuje, prawda? Czyli tutaj mamy, może byśmy nawet potrafili znaleźć jakieś precyzyjne kryterium określania tego, czy dany sweter jest niebieski, ale
no, jakiego byśmy nie wybrali tutaj tego kryterium, będzie ono mniej lub bardziej kontrowersyjne. To też nie jest dobry problem informatyczny. Natomiast ten przykład, który ja przed chwilą podałem, stwierdzenie, czy dana liczba naturalna jest parzysta, to jest przykład, który jest bardzo dobry, dlatego że liczba naturalna to jest bardzo precyzyjnie określony obiekt matematyczny, prawda? Bardzo dobrze wiemy matematycznie, co to znaczy, że dana liczba jest parzysta. Możemy próbować pisać algorytm, który będzie sprawdzał, czy dana liczba jest parzysta. Trochę on będzie zależał od tego, w jaki sposób zareprezentujemy tą liczbę, czyli musimy mieć jakiś pomysł na to, jak tą liczbę należy zareprezentować. No znowu, jeśli chodzi o liczby naturalne, tutaj są co najmniej dwa takie często pojawiające się pomysły, jak zareprezentować liczbę naturalną, ale taki najbardziej, no w pewnym sensie naturalny, taki najbardziej powiedzmy wywodzący się z tego, czym jest liczba naturalna, sposób reprezentacji, to jest po prostu ułożyć tyle jedynek, tyle pałeczek, tyle jakichś konkretnych symboli, no ile ta liczba wynosi, prawda? Czyli jeśli byśmy mieli liczbę 5, no to byśmy ułożyli 5 jedynek. Jeśli byśmy mieli liczbę 7, no to byśmy mieli 7 jedynek. No i tak dalej, i tak dalej. To jest to. No jest jeszcze taki problem, który często się pojawia w różnych rozważaniach. Mamy dany program. Pytanie, czy zatrzyma się na wskazanych danych. To też jest bardzo dobrze określony problem informatyczny. Prawda, możemy jakoś programy zapisać, prawda, w postaci na przykład kodu w języku C, prawda, i możemy się pytać, czy ten kod zapisany w języku C zatrzyma się na tych danych, które mu tam damy na wejściu. No i teraz, jak już tak mniej więcej wiemy, co to są problemy, no to chcemy się zapytać, kiedy problemy są bliskie. Ja osobiście nie znam takiego sposobu, żeby powiedzieć, w jakiej konkretnie odległości są problemy. Nie potrafiłbym powiedzieć, jak daleko jest od siebie problem, jak daleko od siebie są takie dwa problemy, prawda? Sprawdzenie, czy liczba jest parzysta, od problemu, czy sprawdzenia, czy liczba jest pierwsza, prawda? Jak daleko są te problemy? To bym chyba nie umiał łatwo powiedzieć. Natomiast to, co, nad czym ja bym się chciał skupić tutaj, to taki sposób mówienia właśnie o tym, że może nie będę potrafił powiedzieć, czy kilometr, czy dwa, czy dwa newtony, czy pięć, to jest ta odległość pomiędzy tymi dwoma problemami, ale no będę potrafił powiedzieć, że są bliskie problemy siebie. Bliskie w tym sensie, że jeden problem jest łatwo sprowadzić do drugiego. No i teraz, co to znaczy jeden problem sprowadzić do drugiego? Teraz to znaczy, że istnieje takie tłumaczenie zadań w tym pierwszym problemie na zadania w problemie drugim, które ma tę własność, że jak że umiemy rozwiązać zadanie A, gdy zadanie A jest rozwiązywalne w jakikolwiek sposób, to tłumaczenie tego zadania na zadanie w problemie B, to zadanie w problemie B też będzie rozwiązywalne. No i na odwrót, jeśli weźmiemy sobie tłumaczenie tego naszego zadania, przetłumaczymy je na zadania w problemie B, tak, przetłumaczymy, tam jakimś sposobem umiemy rozwiązać to nasze zadanie, to rozwiązanie tamże będzie także rozwiązaniem, może nie będzie rozwiązaniem, ale istnienie rozwiązania tam będzie oznaczało, że istnieje rozwiązanie w tym oryginalnym problemie, tym, od którego zaczynaliśmy. Czyli chodzi o to, że rozwiązywalność problemu A jest równoważna rozwiązywalności w problemie B. I tu byśmy jeszcze chcieli coś takiego wiedzieć, że to tłumaczenie pomiędzy tymi dwoma problemami nie jest za drogie, za dużo nas nie kosztuje. Prawda? To jest ta miara bliskości. Jeśli tłumaczenie jest drogie, to raczej będziemy uważali problemy za odległe. Jeśli tłumaczenie jest tanie, no to będziemy uważali problemy za bliskie.
To może taki przykładzik, prawda, żeby lepiej to zrozumieć, może jak można by było jakiś jeden problem sprowadzić do drugiego problemu, prawda? Są te liczby. Ja na początku mówiłem, że liczby naturalne można reprezentować w ten sposób, że liczba 5, no to jest 5 wystąpień jedynki, prawda, bitu 1, jakiegoś jednego określonego znaczka, ale liczby można reprezentować również na inne sposoby. Można reprezentować liczby naturalne za pomocą ich rozwinięcia binarnego, za pomocą ich reprezentacji dwójkowej, prawda? No to teraz to, co możemy teraz rozważać dwa problemy, prawda? Sprawdzenie, czy liczba jest naturalna parzysta, gdy ona jest zapisana w postaci tej takiej za pomocą tych pałek, prawda? Tyle pałek, jaka jej wielkości jest liczba. I pytanie, czy liczba jest parzysta, gdy ona jest zareprezentowana w sposób binarny, za pomocą reprezentacji binarnej, za pomocą binarnej reprezentacji liczb. Prawda? Takie dwa problemy możemy mieć. I teraz okazuje się, że można te liczby naturalne zapisane w pierwszy sposób, no w miarę łatwo, mniej więcej wiemy, jak to robić, zareprezentować w postaci binarnej. I tam okazuje się, że przy postaci binarnej sprawdzenie tego, że liczba jest parzysta, jest bardzo łatwe. No to takie, wiecie, no patrzymy sobie na tą liczbę, no i tam na końcu jest takie ładne, okrąglutkie 0. Jeśli jest 0, to liczba jest parzysta, jeśli jest 1, to znaczy, że liczba jest nieparzysta. Prawda? To jest taki sposób. No oczywiście tutaj być może jakby cały ciężar tego, co tu się dzieje, leży w tym obliczeniu reprezentacji binarnej, że tam jest cała robota wykonywana, no ale jest to jakieś tłumaczenie jednego na drugie. W każdym razie to dobrze ilustruje to pojęcie sprowadzalności, o którym ja tutaj mówię, prawda? Bo jak liczba będzie parzysta, po sprowadzeniu do postaci binarnej tam na końcu będzie zero na najmniej znaczącym miejscu, prawda? No to oznaczać będzie, że ta oryginalna liczba była parzysta. Z kolei jak liczba jest parzysta, no to po sprowadzeniu do postaci binarnej będziemy wiedzieli, że to, co tam mamy na końcu, na najmniej znaczącym miejscu jest zero. Dobrze, to teraz już z grubsza rzecz biorąc wiemy, co to znaczy, że no, kiedy będziemy uważali problemy za bliskie, wtedy, kiedy będziemy umieli znaleźć tłumaczenie jeden na drugi, ale takie tłumaczenie, które nie jest za drogie. Ale co to jeszcze znaczy, że coś jest nie za drogie? No, to zwykle w takim świecie informatycznym uważa się, że coś nie jest drogie, jeśli można to zrobić w czasie wielomianowym. Czyli jest, czy ta procedura tłumacząca liczby jedne rzeczy na drugie, liczby w reprezentacji takiej, no to się mówi, unarnej, za pomocą tych pojedynczych znaków do reprezentacji binarnej, że ta procedura, jeśli ona jest wielomianowa, to jest dobre, to znaczy, że problemy są bliskie. Tutaj akurat w tym przypadku rzeczywiście ta procedura jest wielomianowa i tutaj jest to całkiem miłe. Można też jeszcze zrobić coś innego, mianowicie można tą procedurę tłumaczącą jedne dane na drugie dane, prawda? Można tą procedurę wykonać też w przestrzeni logarytmicznej. Co to znaczy w przestrzeni logarytmicznej? No to znaczy, że mamy te dane wyjściowe, mamy te dane, które chcemy uzyskać na wyjściu, ale oprócz tego możemy jeszcze mieć taką pamięć roboczą. Ale ta pamięć robocza, ona nie może być za duża. W pewnym uproszczeniu, to jest taki najczęściej stosowane przybliżenie tego, co to znaczy przestrzeń logarytmiczna, możemy sobie zapisać kilka adresów w tych wejściowych danych, prawda? Kilka pozycji w tych wejściowych danych. No i na bazie tego, co tam sobie zapisaliśmy, podejmować różne decyzje. Te
pozycje, tych kilka pozycji jest potrzebne do tego, żeby no, w jakimś sensie móc wracać do takiej części, do tej takiej części no, tych naszych danych wejściowych, które dla nas są interesujące, które w jakiś tam sposób pozwalają nam tutaj to, no, to całe przetwarzanie przeprowadzić. No i to są tak zwane redukcje ptime, gdy można to zrobić w czasie wielomianowym, i redukcje log space. Redukcje log space to są takie redukcje, które są, no, każda redukcja log space jest tak naprawdę redukcją w czasie wielomianowym, dlatego że jak mamy do dyspozycji logarytmiczną ilość przestrzeni, no to jakbyśmy sobie w tej przestrzeni nie funkcjonowali, to sensownego obliczenia możemy wykonać co najwyżej wielomianową ilość, wielomianową w stosunku do danych wejściowych w tym problemie początkowym, w problemie A z poprzedniego slajdu. No właśnie, teraz tu jest jeszcze taka jedna wariacja na temat tego problemu, czasami tego określenia, prawda, czasami się mówi, że problemy są bliskie, gdy łatwo jeden problem sprowadzić do drugiego, ale w troszeczkę inny sposób. Mianowicie, gdy zadania z tego problemu A jesteśmy w stanie rozwiązywać, używając rozwiązania dla procedury B, dla zadania B jako takiej procedury w środku, prawda? To jest troszeczkę inne podejście. To podejście jest troszeczkę bardziej ogólne. To podejście, które ja omawiałem na poprzednich slajdach, to jest szczególny przypadek tego, co teraz omawiam. Ale no, najczęściej się stosuje tak naprawdę tamto do porównywania problemów, tamto pierwsze podejście. To może taka ciekawostka w tym miejscu. Nie wiadomo, czy z kolei, no jak mamy problemy sprowadzalne w tym drugim sensie, w tym, który teraz widzimy na slajdzie, to czy to się da sprowadzić do tego poprzedniego sensu. Tutaj no jakby elastyczność tego drugiego sposobu, tego drugiego podejścia jest istotnie większa, na tyle duża, że nie wiadomo jak to jest. Jak jedno do drugiego, znaczy, czy nie wiadomo, czy ten drugi sposób się da sprowadzić do tego pierwszego. Ten pierwszy w oczywisty sposób jest szczególnym przypadkiem tego drugiego. No dobrze, teraz warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden niuansik, mianowicie to, z czym my zwykle mamy do czynienia, gdy rozwiązujemy jakiś problem, to jest algorytm. To jest jakaś procedura, która została zapisana, utrwalona w jakimś języku programowania. No i teraz taka procedura ma jakąś złożoność. To zwykle się mówi o złożoności pesymistycznej. Tutaj informatycy są bardzo pesymistyczni, jeśli chodzi o określanie złożoności problemu. Mamy algorytmy. Dla nich jesteśmy w stanie określać złożoność, dlatego że no, ten algorytm wykona 1000 kroków albo 2000 kroków. Możemy sobie na podstawie kształtu tego algorytmu powiedzieć, że jak dane mają długość n, no to ten algorytm nie będzie dłużej funkcjonował niż na przykład 2n plus 3 kroków, prawda? Procesor nie wykona więcej niż 2n plus 3 instrukcji. Albo 2n kwadrat instrukcji, albo 7n do trzeciej instrukcji, prawda? Tego typu rzeczy są tutaj możliwe. I teraz okazuje się, że złożoność algorytmu to nie jest to samo, co złożoność problemu. Problem może mieć wiele algorytmów, no i przyjmujemy, że złożoność problemu no to jest złożoność najlepszego algorytmu, tego, który jak najlepiej rozwiązuje to, o co chodzi. I teraz tutaj być może jeszcze na koniec powiem o takim twierdzeniu o hierarchii czasowej. Twierdzenie o hierarchii czasowej mówi coś takiego, że jeśli jakaś funkcja jest funkcją konstruowalną czasowo, mniejsza o to, co to znaczy, to istnieje taki problem decyzyjny, taki problem informatyczny, który może być rozwiązany w czasie pesymistycznym opisywanym przez tą funkcję f od n, ale
znaczy nie może być przez f od n, ale może być rozwiązany w czasie pesymistycznym f n do kwadratu. Tak, czyli się nie da tak jak f od n, ale się da podnieść do kwadratu. No i tutaj mamy taką ciekawą obserwację, że jeśli sobie weźmiemy procedury, które działają w czasie n do k, do k tej, no to one oczywiście zgodnie z tym twierdzeniem hierarchii czasowej, to te procedury, tych procedur jest, czy tych problemów, przepraszam, tego typu jest mniej niż problemów, które działają w czasie n do 2 do k tej. A n do 2 do k tej to jest mniej niż 2 do n tej, prawda? Wszystko, co można zrobić w n do 2 do k tej, gdzie to k jest ustalone, to jest, można będzie zrobić też w czasie 2 do n tej. No i tutaj można w tym momencie wziąć sumę po tym, po wszystkich k tego pierwszego i zostawić sobie to drugie i tu otrzymamy takie no, stwierdzenie, że jakby sobie się weźmiemy sumę wszystkich tych wielomianowych złożoności, no to ona będzie mniejsza lub równa niż taka złożoność wykładnicza, bo funkcja 2 do n jest funkcją wykładniczą. No i tutaj dostajemy taki no, dosyć znany w informatyce fakt, że klasa p-time, czyli wszystkich tych problemów, które są rozwiązywalne w czasie wielomianowym, jest ściśle mniejsza niż klasa problemów, które są rozwiązywalne w czasie wykładniczym. To tyle, co chciałem powiedzieć na dzisiaj.